Cześć, siemano gracze, witam was niezmiernie serdecznie w szóstym już odcinku materiale wideo na moim kanale z gry LX2 w wersji oczywiście na konsolę PlayStation 5. I nastąpiła, moi drodzy, zmiana planów. Porzuciliśmy tą wędrówkę z Iwanem, bo Iwan może się jeszcze okazać potrzebny, jak się okazuje, a raczej towar, który ma w postaci masek gazowych, ale to więcej wam nie spoileruję. I z tego, co sobie oczywiście w materiałach takich pomocniczych na YouTubie znalazłem, to trzeba pójść na ten moment do kopalni i no niestety trzeba sobie jakoś poradzić w postaci zaleczenia, zabezpieczenia. Się przed trucizną. Spróbujmy sobie dziabnąć miodek. Dobra, i jeszcze mamy na kole, że tak powiem, szybkiego wyboru lekarstwo ogólne. I ono też pomoże zbić w razie czego truciznę. A tymczasem musimy pójść szybciutko i zlokalizować źródło gazu. Po prostu musimy, że tak powiem, w ramach tego, czym dysponujemy, zlokalizować źródło gazu. Czym prędzej pędzimy. No. Dobra. Dobra, jeszcze rudy żelaza możemy wykraftować sobie. Dobra. Dobra, chyba przyszła pora pomału dziabnąć sobie lekarstwo. Nie. Zmarnowałem fiolkę, kurczę. No nie. Drugi raz. Dobra, możemy się od razu przeteleportować do fortu w takim razie. O, właśnie. Dwie fiolki straciłem w głupi sposób te leczące. Nie, fajnie. Także chyba wczytamy sobie grę. Wczytaj, wczytaj, wczytaj. O, który to był zapis? Chyba ten, dobra. Dobra. To jest prawdopodobnie tak, to jest właściwy zapis gry. I później do, oczywiście do pana Złomusia trzeba podejść, zagadać i on tam w rozmowie powie coś niecoś na temat masek gazowych. Nie jest to żaden spoiler, bo to jest oczywiście bardzo logiczny trop, że skoro jest gaz w kopalni, to warto by było pomyśleć nad maskami przeciwgazowymi. Więc to nie jest żaden spoiler. O. Dobra. Odpuścimy to trochę. Dobra, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Dobra, tak swoją drogą, moi drodzy, tutaj jeszcze jest jedno miejsce, które warto odwiedzić, mianowicie tu jest miód po prostu, też jako trop, że zamkiem jest zabezpieczone. Mamy spanko, więc w razie potrzeby też możemy zdrówko sobie przywrócić. O. A więc powtórka z rozrywki. Uj. Dobra, powtórka z rozrywki. Jemy sobie miód. I pędzimy w tym czasem z powrotem do kopalni. Mamy ustawiony szybki dostęp, mamy. Ale na razie go nie, jeszcze nie używamy.
kamera. Pracowanie pod... w atmosferze takiej gazowej. To chyba źródło gazu. Dam znać Złomusiowi, że tego źródła nie da się zatkać. Dobra. Dobra. Jeszcze kolejna. O. Klucz do drzwi, a nie do skrzyni. Dobra, lecimy z tematem, żeby wyjść z tej kopalni jak najszybciej. I mamy klucz do skrzyni, bardzo ciekawy trop. Dobra, może się uda zdążyć. Jak szybko pobiegniemy, to wybiegniemy z kopalni. Jest, elegancko. Glut się zrzucił z nas, gazowy. Mamy klucz do skrzynki. O. I o, wielki łuk uszkodzony. Wartość 1700. Proszę bardzo. Pośpimy sobie, żeby wyzdrowieć co nieco. Ten wielki łuk prawdopodobnie... Ale na to wygląda. Nie możemy używać go. A nie, możemy. Dobra. Takie obrażenia siekać będziemy? 250 obrażeń? To staniemy się nagle opkami dla przeciwników. A nie, kusza. Co to jest? Ej, co mi się tu wyposażyło? Coś się zwaliło. Wielki łuk. A, no nie możemy. 80, okej. Tak myślałem, że... Dobra, co tutaj jeszcze za bambetle w razie czego znajdziemy? Czy cokolwiek w ogóle? Okej, coś jest. Roślinka. Tam się jakiś raptor kręci. I tak tu. O, tutaj to byliśmy już, tak? Tu jest kanapa do siedzenia, dobra. To zróbmy sobie teleportation. Chociaż czy to jest sens się teleportować, skoro mamy tutaj taki kawałek drogi w sumie do niego. A może zróbmy sobie spacerek, może jakaś jeszcze przygoda nas spotka w postaci jakiejś walki albo znalezienia jakichś zasobów. Dobra. Dobra. Ładnie amortyzujemy sobie upadek, co by nas po zdrówku nie łupnęło. I tak to, moi drodzy. Tak to jest. A tutaj? Chyba jacyś łupieżcy się kryją. Tak! To jest ten sam obóz, który spotkaliśmy. Nie. Daj se siana, gościu. Tak, to jest ten sam obóz, który spotkaliśmy przed chwilą w drodze z Iwanem. W poprzednim materiale. Więc tam szukanie tych wzmocnień dotyczących odporności gazowej było stratą czasu. Lepiej trzeba było właśnie w te lekarstwa ogólne zainwestować. Zresztą mamy tutaj nawet... podpowiedź. Nie. Jakaś kasetka jest. Ale ona jest nie... Od
tylnej części kopalni wydobywa się go ogromna ilość. Chyba nie da się tego zaczopować. Cholera! Twoim zdaniem nie pozbędziemy się gazu? Na to wygląda. Niech to szlak! Ale czekaj. Właściwie to był twój pomysł. Pomówmy jednak o... Wszystko gra, chłopcze? Gaz... Chyba. Może niech alchemik... No więc, co to? Maski przeciw... Posłać ludzi do kopalni. Chętnie dałbym... żyć. Na początek wystarczy 5. Poszperaj w dzielnicy handlowej. Tam pewnie... Jak? Oczywiście, mamy zdobyć maski przeciwgazowe. No. I właśnie Iwan, z tego co zauważyłem, miał maski przeciwgazowe. Tylko jak je kupimy, to się pewnie też wypstrykamy z kasy. Co będzie słabe. Bo one tam po 200 z hakiem kosztują jedna za sztukę. Więc drogo. Jak na nasz budżet jeszcze. Więc nawet jak tam sobie coś przehandlujemy, to co mamy, schandlujemy, to zakup tych masek przeciwgazowych doświadczenie zdobyliśmy. Dobra. Troszeczkę tam podbieramy co nieco towaru. Ty tam, zbliż się. Ja tam. Ja patam. Dobra, tu była maska przeciwgazowa. Już ją Iwanowi za darmo sobie zwinąłem. Ten nóż rytualny też. Dobra, zróbmy sobie zapis gry. Bo to będzie pożyteczna opcja. Szukam. Z filtrem czy bez? A na co komu maska bez filtra? No, rzeczywiście. Racja. Zawsze mam parę na stanie, poszukaj. Tobie, kolego, sprzedam je po okazji. O. Oszczędź mi tych marki. Pocham. Mamy 2 w ekwipunku. Po ile sprzedaję? Po 240. Aj, słabo. To potrzebujemy kupić 4, bo jedną sobie zostawimy, a on potrzebuje 5. Za 960, słabo. A sprzedajmy mu tam coś z naszych tych gratów. Blaster. Marny ten blaster jest tych najeźdźców. Mało też ma obrażeń. Delec, pstraj papierek. Wszystkie papieroski jak sprzedamy, to nadal jesteśmy 1400 do tyłu. Słabo. Młot mamy 2 sztuki. Chili. A chili po ile możemy sprzedać? Po 16. Dobra, chyba trzeba będzie się z tym pogodzić. Że trochę nam tego
Granacik leci, dobra. Topór bojowy uszkodzony też możemy sprzedać. Tasaczek. Te bronie to są takie, bym powiedział, na ten moment nam niezbędne. Uszkodzony. Wielki topór uszkodzony. Dobra, jesteśmy do przodu. Dobra. Mam maski przeciwgazowe, o które prosił Złomuś. Chciał, żeby mu je przynieść. A tutaj mamy jakieś też gadanko. Z kimś tam. Co to jest? A jest. A Złomuś, on jest tutaj już. Zdobyłem maski przeciw... Masz maski? O, w dupę, synu. A teraz... Dobra, co dalej tam w tych questach? Dobra, zapiski sobie zwińmy. Misje ukończone. W ogóle też wszystkie zwińmy. A mamy rozproszone, rozproszone. Aha, mamy zawiesić ogłoszenie, no w sumie ma to sens. Także... Niezły szajbus. To jedzenie pozostawia wiele do życzenia. Gotowe. Czy to tejsi kolesie zawsze muszą podrywać każdą napotkaną kobietę? Naprawdę tak? Aha, tam w dole. Gotowe. Ej, ty! Trudno się mówi, że nie pochwala tego, ale tutaj są priorytety. No dobra. Prosić ją o zgodę jakieś tam jeszcze bawić się w gadki, szmatki, farmazony. To jest pewnie sam Złomuś. Nie znam. Przechadza się. Ponoć wszyscy zginęli. Mamy tutaj ostatnią tablicę, dobra. Dobra, skoro ogłoszenia są zawieszone, jak rozumiem, dobra, tu nie ma interakcji, ponieważ to ogłoszenie już jest nie dla nas. Pojawił się problem z ulotkami. Niech zgadnę. To
A, no. Tak. Niepokorny z ciebie skurwiel. To ją srogo wkurwi. Chętnie dałbym ci jakieś kryształki, ale jestem spłukany. Muszę pogadać z Henry. Ukończono. Dobra. Teraz tak, kolejny quest. Sporo tych jest. Czemu on rozwija automatycznie te... Dobra, z tą Chloe możemy zagadać. O zapasach Iwana. Także Iwan się przydał odnośnie... ojej. Odnośnie zakupu tych masek przeciwgazowych. To tyle wiemy. Wpuść go. Ale... Iwan nie będzie zadowolony. Ich... Słyszę nas... Żadnych ale! Sami kurwa... Dobra. Udolni robotnicy. Kolejny quest. Okej, okay, i tu oca jest od razu. Założyliście już maski. Dobrze. Zanim zaczniemy, muszę wam coś powiedzieć. Zbliżcie się. Nie każcie starcowi nadwyrężać gardła. Górnicy. Ale my tutaj w ramach ogrodników mamy pogadać. Zupełnie nie znam się na pracy w terenie, ale tobie też nikt nie chce pomóc. Ile za duże piwo w nowej cenie? Nie widzisz, że prowadzę zażartą dyskusję z tą butelką? Będzie dobrych kilka lat. Nie teraz. A? Powiedz, jakim cudem ciągle nie zapamiętałeś jebanych cen? Nie mo... Ty też tutaj? Pić się chce, co? Nie. Okej. Poziom w DualShocku. Torhilda, to niech lepiej zacznie nam godnie płacić. Twoim zdaniem pierdolimy się tutaj dla przyjemności? Rozumiemy, jak wiele zależy. Dobra. Co takiego? Wracajcie do roboty. Uważaj sobie. Jak ci spuszczę w pierdol, to się... Jeśli nie wrócisz do pracy... Nie słyszałeś? Rozstrzygnijmy to. Nie tak chciałem to... Nie tak chciałem to zrobić. Dobra. Ale! Sami kurwa! Słyszę nas zbyt wielu ludzi. Cokolwiek chcesz powiedzieć... Ile za duże piwo w nowej cenie? Jak długo już dla mnie pracujesz? Może nie ma co robić takiej prowokacji. Zupełnie nie znam się na pracy w terenie. Ale tobie też nikt nie chce pomóc. Nie możesz za każdym razem liczyć za piwo inaczej. Wszystkie kufle mają. Ty też tutaj? To już wiemy.
powiedzieć wyraźniej. Serio? Każdy, kto tak twierdzi, jest skończonym. Okej, mamy cenną informację. Mi się wstydzić. I co tutaj nam zaznaczyło? Mam tu gdzie. Torhilda. Cokolwiek chcesz powiedzieć. No dobra, to możemy sobie skrócik zrobić poprzez teleporter. I tak to będzie przyjemnie i sympatycznie. Opa, par, opa. Dobra, udało się i teraz. Ej, gościuwo, nie zmykaj nam. No i? Tak, żądają więcej kryształków. Nie wdzięcznicy. Szkolenie. Nie wspominają go najpierw. I mimo to chcą. Chyba możesz sypnąć elek. Bez wątpienia zauważyłeś, że więcej sadzonek przekłada się na wyższą liczbę. Apetyt rośnie w miarę. Niestety Fenris nie przyzna mi dodatkowych funkcji. Muszę sobie radzić z obecnym budżetem. Rozumiesz? Mam ograniczone pole manewru. Chyba, że wpadłeś na lepsze rozwiązanie. Pomówię z Fenrisem o pieniądzach. Nie. Zobaczymy. Dobra, mamy pogadać z Fenrisem. Cokolwiek wskuramy ewentualnie. To się okaże. On tutaj jest, ten ziomek. Aha, to ten tutaj. Torhilda mówił. Tak mi się wydaje, choć nie bardzo. Wszyscy czują się wydymani na... Ogrodnicy na... Aha. I jak mi idzie? Cóż... Złomusz ma o tobie dobre zdanie. Wygląda więc na to, że spisujesz się nieźle. Torhilda słowem o tobie nie wspomniała. Tylas w ogóle o tobie nie słyszał. W porządku. Załatwiłeś sobie wsparcie. Potrzebujesz tylko mojej zgody. W tym celu musisz przejść próbę wierności szczurowi. Ostrzegam cię. Nikt. Dlatego lepiej nie rób sobie nadziei. Co to w... Niestety nie wszyscy. Dobra, dużo gadki, a... To jedyny sposób. Powodzenia. Porozmawiaj z Wulfem. To już wiemy, o kogo chodzi. Akurat. Jest on tutaj gdzieś. No dobra, moi drodzy, będziemy sobie pomału ogarniać te questy. Tutaj mamy dzielnicę handlową wszystkich handlarzy, a Wolf jest tam dalej, zgadza się. Sporo jest tutaj tych wątków przeplatających się. Akurat Piranha Bytes z tego słynie. Z reguły pamiętam ludzi. No gadaj. Następne pytanie. Nie.
dłuższy czas. Palisz się do roboty, co... Przyjrzyj im się. Ciekawe, czy zau... Dobra, jakiś nowy quest się pojawił. A nie, tutaj jest. Zgraj upierców mieszkania podal fortu okrani. Jeśli odzyskam skradzione rzeczy. Domyślam się, o którą lokację chodzi. Albo i nie, to jest zupełnie inna lokacja. A co my mamy do pogadania z tym ziutkiem? Dobra, to mamy iść na tych łupieżców, tak? Ciekawe, czy to się uda. Dobra. Zgrabne lądowanie. Będzie walka na pewno. Zażarta. Dobra, już jest to miejsce nie opodal, także broń w gotowości. Pomogę ci! Ja nie chcę. frajerzy. Dobra, ciap. Leczymy się. I prędzej czy później ich. Wiadów porobimy. Dużo średnich medykamentów. Jeden leży. Nie uciekniesz mi. Będziemy się tak z nimi lać. O ty gnoju. Drugi leży. Dobra. Trzeci leży. Leży, kwiczy. I silny atak. Yeah, super. Jeszcze jakiś mądry się znajdzie? O nie, smród. Robal, smród. Dobra. Jeszcze robala muszę. Mamy lepszy miecz.
Dobra, leży. Banitów, bandytów wybiliśmy, także to jest potężne osiągnięcie. Dobra, pach. I pach. Sporo zacnych zasobów. A, tu jeszcze chyba jest ktoś. O, właśnie. Dobra, szybkie leczenie, ciop. A to by się tam nie za bardzo powodzi z tym machaniem, tym gównem. O, koniec. Ktoś nam granata walnął. Dobra, wczytujemy sobie. Pewnie przy nowym poziomie nam. A nie, gówcio. Także od nowa musimy z tymi bandytami się użerać. Dobra. Ajajajajaj, a można było tam zapisać sobie po pokonaniu ich częściowo. Bo ładne podejście było. Dobra. Trzech bandytów, czy tam czterech położyliśmy. No ty kurde balasie. Już zaczynasz? Dobrze. Dobra. Zróbmy sobie zapis gry. Nie. Zapis. Dobra, na razie jeszcze leczenia nie musimy chyba uskuteczniać. Tutaj jest. Potrzebuję pomocy! Ale już leczenie potrzebujemy teraz. No, dobry unik. Jak z nimi trzeba walczyć? Trochę ataku. Leży. Leży. Dobra. Co za platfus jeden. Leży. Dobra. Gdzie tam są te ich zwłoki? A czemu tego nie mogę przeszukać? Jest, dobra. Więc tak. Może albo możemy się przespać. I nie będziemy medów zużywać. I przy spaniu też się robi automatyczny zapis. Dobra. Nie powinienem się. Zapisz jeszcze raz. Dobra. I będziemy ich rozpracowywać. Już tam trzech położyliśmy. Czy czterech. Inaczej dzieciak obudzi się w zniszczonym świecie. No. Nie tak ci wesoło. I chlast. Dobrze.
dobrze ci tak, frajerze. Dobra, to by było na tyle z tym ziomkiem. Mamy nowy poziom, więc możemy atrybuty szybko rozdać. Dobra. Zastosuj. Znów sraka cię dopada. Przykre ta infekcja. Jeśli się tym nie zajmę, to samo spotka mnie. Ale jak się może zająć? Rozgniotę ci ryj. Nie rozgniecisz nic. Zapomnij nawet. Frajerzy. O, jak go. Sporo już go złupaliśmy po pasku drobia. O, jaki miękki był. Dobra. Leży. I silny atak. Dobrze. Ci tak, frajerze. Zgarniamy manatki z dziada. Złomiksy. Pytanie, czy to wszyscy? Czy jeszcze będzie? Nieznaczny wzrost. To jest szczurów też nie można. Okej. Szczurka zjemy, znaczy. Aha, już nam to pole do przeszukań znikło. Piwko możemy zabrać. Sobie tutaj popijali bandyci piwko. Talerz. Przeszukajmy dokładnie tą lokację. Szkoda, że nie ma takiego filtra, który nam pokazuje, podświetla przedmioty znajdkowe. Ogniwo. Co to jest? Taśma, bierzemy. Mały eliksir też bierzemy. Nawet dziarsko nam poszło z tymi bandytami. U góry, co tam jeszcze? Nice. Eleksity. Czyżby safe? Jak to mamy? Ciekawe. Nie możemy chyba hakować. Jeszcze. Złom, dobra. Bierzemy złoma. Dobra, żeby YouTube się nie przywalił do praw autorskich. Bo to jakaś piosenka grała. I złom zbierało się, moi drodzy, w Days Gone. Do naprawiania motocykla. Tak by the way, wtrątka. Już te pomysły w grach się... Ptasiurki sobie latają. Tak, co tutaj jest? Co tutaj jest? Czy cokolwiek jest? To jest pytanie. Dobra. Dobra, kolejne spanko, gościu, zrób. Aha. Jeszcze nie mogę tego zrobić. Śpi do rana. No co, jest, wstawaj. Ej, co jest z nim nie tak? Coś się zawiesiło. Albo go infekcja dopadła. Ej, co jest? Coś się zawiesiło totalnie. Nie wstaje. No co jest? Menu też się gry nie odpala. Ale lipa. Dobra, moi drodzy, zróbmy sobie akcję wyłączenia gry.
Ejku, coś się skopciło. Także będziecie mogli przy okazji zobaczyć ekrany ładowania. Postaram się najszybciej jak to możliwe do gry wrócić. Dobra. Wszystkich społeczności. Dobra, tu nam ten. Coś tu się odpaliło. Dobra, musimy to przeszukać mniej więcej z grubsza ponownie. Dobra, mamy tu. Tu. Dobra, tą muzyczkę wyłączmy. Aha, no i właśnie, tutaj jest jednak wszystko jeszcze nieznalezione. Spróbuję się w tym samym wyrku przespać. Ciekawe, czy to się uda, czy to znów coś wywali. Zwłaszcza, że z tego łóżka korzystaliśmy. Sprawdzimy, czy teraz się będzie wszystko dobrze. No wstaje Jax, no i właśnie, coś było, że się zawiesiło. Dobra, nie wa... Mapa. Dobra. Błyskawicznie jesteśmy pod fortem. Zagadamy sobie do tego rumpla. Za przeproszeniem. Zabrałem to łupieżcom. Zamiast zadawać pytań? Nie zapomnij. Proszę. Z reguły nie lubię. Jak brzmi plan? Udowodnij. Mądra. Nie mam ochoty walczyć z trolem. No fajne wyzwanie. Dziękuję bardzo za takie przyjemności. Jest tutaj, wyeliminuj to rola. O kurde. Jest kilka lokacji. Jak to? Co to to jest? A, okej, to są pomocnicy. Mam nadzieję przynajmniej. Tak się łudzę. Troszkę. Że to będzie pomocnik. Który nam w walce z trolem pomoże. Dwóch nawet. Z tego co widzę. Bochenek ogrodnika. To jest bardzo fajne znalezisko. Też przydatne. Pożyteczne. Oho, tam jakiś się... Chyba gnojek. O, właśnie. Dobra, szybko porobiony. Bomblojęzor. Dobra, mamy tych tutaj ziomków, ziutków. Naszych towarzyszy, broni. Zapisz. Dobra, żądełeczką.
przyszedłeś sprzedać mi jakieś skóry, czy tylko... Tak. Okej. Dobra. Będzie walczyć z trolkiem ze mną razem. Tutaj truchła leżą. Odpuść. Dobra. Kobieto, chodź na walkę. Chyba, że nie chcesz. Coś tak widzę, że nie. Niekoniecznie. Jest i frajer ten. Jak my z nim powalczymy? Nie widzę tej walki za bardzo. W pozytywnym świetle. Oj nie. Nie o to chodziło. Fajnie. Aha, pół paska zdrowia na dzień dobry. O, coś tam go drapnął ten nasz mieczyk. Dobre jest to, że on ma ograniczony zasięg walki. Dobra. Można go tak drapać, no. No co za gnój. Jakim cudem ta skała trafiła? Ale to będzie długa walka. Ale jakoś tam idzie. Parszy wygnął. Łup. Ten jeszcze gnidus się. O ty gnoju, aż się tego kamienia przestraszył. O! Dobra. A ta się babeczka nie garnie do walki, widzę. Z Trollsonem. Większe kłopoty sprawiają nam ber... Podobno. Przydała? W tym zadaniu? Zabijam wyłącznie wtedy, kiedy mówię. Lepiej pozwolić, bo... Żadna nagroda nie jest warta twojego życia. Poza tym... Wolałabym... Dobra, na razie nie chcemy się uczyć. Czy ktoś pomoże w tej walce z trolem, czy trollololo nam zrobili? Co jest? Upierzcy, no. No fajnie masz.
Sieknął go tam. Leży. Dobra. Ale my mamy drinki uleczające. Leżeć, kmiocie. Bandycki kmiocie. Dobra. Nie to. Ekwipunek. Okej, mamy jakąś fajną kosałkę. Uszkodzony. Czy u niej możemy się zrzemnąć w razie czego? Ona tam sobie łupie. Kanapa. A nie, jest, śpi łóżko, dobra. Śpi do ranka. Zdrówko sobie podleczymy. No. Zapisz. I trzeba próbować się z trolkiem. Niech tak będzie. Który jest dla nas totalnie OP, ale... No cóż. Trzeba próbować. Gorzej, że miał tego przydupasa. Tam drugiego przeciwnika. Tak, oni tam we dwóch siedzą? W jakiś stopniu? Nie, sam on siedzi. A nie jest sam. Ach, ten rogaty wilk. Kamień. O, nożyce, papier. Zdążyłem już o nich zapomnieć. Nie zajmę to samo. Dobra, leży. Leży ten psiaczek, wilczek. No to. Chciałbyś. Oj. Dobra. To moi drodzy, zakończmy sobie ten odcinek. Ja z tego trolla może spróbuję porobić sobie poza nagraniem, bo to będzie strasznie mozolne przede wszystkim. Także tak, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego. Na razie, hej, cześć, pa i do zobaczenia następnym razem.